Bo że większość niezrozumiałych słów jest po grecku. I zaglądałem do słownika greckiego i szukałem słowa spektrum. Nie ma słowa spektrum w słowniku języka greckiego. Zajrzałem do słownika języka łacińskiego. Jest słowo spektrum, użyte raz, dwa razy w dziele nazywającym się rodzina, familię Cycerona. Tylko dwa razy jest użyte. A słowo to użył ponownie Newton, który w książce Optyka, Optics z 1702 roku chyba użył tego słowa w znaczeniu, że porównywał coś. Wykład znajdziecie, już za niedługo, może już jest, panie Krzysiu? Jeszcze nie ma, ale znajdziecie go za niedługo na stronach naszych Zakładu Dydaktyki Fizyki, Dydaktyka Fizyka UMK.pl. Na tej stronie znajdziecie ten wykład, tu gdzie jest zakrycie Wenus przez Księżyc, pojawi się jutro ten wykład, ale polecam stronę fizyki współczesnej, bo na tej stronie znajdziecie mnóstwo treści, tutaj wchodzę teraz wersję z 2003 roku na ścieżkach fizyki współczesnej, wystawa wirtualna i tu znajdziecie m.in. taką historyjkę, spektroskopię, czyli naukę o duchach. I stąd się to zaczęło. Dużo historii znajdziecie na tej stronie i ogólnie dużo znajdziecie na naszych stronach o fizyce i fizyce współczesnej również. Może jeszcze zanim Was zmęczę wykładem, to powiem, czy warto studiować fizykę. Otóż nasi koledzy mówią, często narzekają, że ci, co studiują fizykę, później zamiast pracować nie wiadomo gdzie, w jakimś laboratorium pod ziemią w CERN przez 20 lat, to idą do banków, idą na giełdę, pracują jako analitycy finansowi, pracują w biologii, pracują w rolnictwie, pracują w najróżniejszych miejscach. Ja mam podwójne wykształcenie, jestem ekonomistą z wykształcenia, o handlu zagranicznym, elitarnym kierunku na Uniwersytecie Gdańskim, tam zresztą skąd pochodzi poseł Lewandowski, który w tej chwili przemawia w Unii Europejskiej. Później skończyłem fizykę na Politechnice Gdańskiej. Ale zajmuję się fizyką, bo pozwala mi ona na znacznie większą giętkość umysłową. Pozwala robić wiele różnych rzeczy. W dzisiejszym wykładzie Wam pokażę trochę w sposób żartobliwy, trochę w sposób serio, jak wiele różnych rzeczy można robić z fizyką. Dlatego zapraszamy na kierunek fizyka. Broń Boże nie zapraszamy do pracy w zawodzie koniecznie naukowca fizyka. Bo jak każdy zawód jest to zawód ciężki. Więc tak, to było spektrum. U Cycerona oznaczało wyobrażenie, przedstawienie, obraz, rzeźbę, symulację albo nawet widmo. Innymi słowy, pomysł się wziął z tego, że kiedyś znana pani profesor Warszawy, dyrektor Instytutu Fizyki, narzekała na studentów, pytając, co to jest spektrum. A ktoś powiedział widmo, ale pani powiedziała, no jeszcze mi tylko brakuje, aby powiedzieli, że to jest pani w białej płachcie. No i tak, jest to pani w białej płachcie. Widmo jest specyficzną rzeczywistością. Nie jest rzeczywistością, której potrafimy dotknąć, ale jest rzeczywistością, którą sobie wyobrażamy. Przedstawiam Wam mnóstwo rzeczy i wiem, że jesteście zmęczeni. Zacznijmy od tego, że skąd się biorą choroby. Artykuły macie tutaj, rozdajcie. To jest pierwsza część artykułu. Drugą część artykułu znajdziecie na stronach dydaktyki fizyki w zakładce. W zakładce przegląd prasy. Jest taka zakładka przegląd prasy. Na głównej stronie tu przegląd prasy. To wciskając pojawi się chemia w szkole. Chemia w szkole i pod chemią w szkole są dwie części tego artykułu. Pierwszą część macie wydrukowaną, drugą część zajrzyjcie. Wykład jeszcze będzie ogólnie dostępny dla Was na naszej stronie. No dobrze, czyli zaczynamy od tego widma. W takim razie pobawimy się trochę. Nasza fizyka jest taką fizyką interaktywną. Pobawimy się trochę. Skąd się biorą kolory? Poproszę dwie panie, może z trzymi sami. Ciebie, mogę do Was tu mówić, macie 18 lat i Ciebie, masz tu 3 losy. Dobrze, to nas poproszę. Ciebie. I teraz zamknijmy to, nasze projektory, bo chcemy mieć ciemność. Ciemność, widzę ciemność, stanie tutaj.
ale tak dalej. Zaraz będzie kompletna ciemność. W tej kompletnej ciemności nie chcę, żebyśmy na siebie wpadali. Tak? Czyli jak już przygotujemy tę naszą kompletną ciemność, tam jest rozwój, tam potrzebuje rzeczy do tej zupełnej ciemności, bo później nie znajdę. Tak? Zrobimy regień mowy. Zróbmy te regień na próbę. Jak wchodzicie, tak się kręcicie na regień mowy. Kręcisz się, tak pokazujesz się ze wszystkich stron. Kręcimy tą mowę. Tak? I ty się też powoli. Czy tak wiem, o co chodzi? Dobrze. To teraz będzie kompletna ciemność. Włosy podepniecie, bo założę wam peruki, tak? Bo włosy, pomożecie mi włożyć sobie peruki, dam wam peruki sobie włożyć. Będzie kompletna ciemność. Tak było, gasimy światło. Jest kompletna ciemność. Projektor jeszcze trzeba trochę przysłonić. Dajcie ci peruki. Czekaj, mam złotkę. Jest. O, mój komputer. Kamil, przyjdź. Zamknij go, bo jeszcze daje trochę światła. Tak, dobrze jest. Jest jedna peruka. Spróbuję ją ubrać. Jesteś? Tak, masz ją? Tak. Dobrze. Tam jest projektor, tam jeszcze z tyłu nam świeci. Komputerze. W ciągu 20 minut przyzwyczaja się z rzeczy. Zacznijcie coś widzieć. Nie chciałbym, żebyście widzieli. O, jest. Dobrze? I co? Będziemy się zastanawiać, jakie kolory idziemy. Tak? Teraz tu mam źródło światła. Muszę je znaleźć. Jest. Ja będę świecił najpierw na ciebie, czyli tutaj troszkę w tamtą stronę, najpierw na ciebie, a później na ciebie i będziecie się zastanawiać, jakiego koloru koleżanki mają włosy. Najpierw cię kręcę na ciebie, a ty się okręcę i pokażę się wszystkim, jakie masz włosy, jakiego koloru. Zapamiętaliście? Tak? Jest? Gotowe? Tak. Zapamiętaliśmy. Dobrze, teraz świecę na koleżankę. Proszę, pokażę się. Pokażę się, widać, jakiego koloru są włosy? No dobrze. To zmienię moje urządzenie badawcze. Czy to jest akcelerator, czy to jest spektrometr, czy to jest cokolwiek. Zmienię moje urządzenie badawcze. Proszę, zmienimy. Teraz patrzymy, jaki jest kolor. Widać? Widać, jaki jest kolor? Dobrze, teraz patrzymy tutaj. Kręcimy. Widać? Dobrze. Zmieniam urządzenie badawcze. Zobaczcie, że ta lampa jeszcze świeci. To jest zjawisko zwane fosforescencją, jeżeli coś po wyłączeniu źródła światła jeszcze świeci. No i teraz patrzymy. Kręć. Tak? Widać? I koleżanka. Kręcimy. Dobrze, mamy jasność? No to zróbmy jasność. Czemu się śmiejecie? Panie Krzysiu, jak one się śmieją? To jest najistotniejsze. Jak one się śmieją? No czemu się śmiejecie? Bośmy się tego nie spodziewali, prawda? Nie spodziewaliśmy się. To, co widzimy, a to, co jest naprawdę. Jak to jest naprawdę? No naprawdę, bo mamy takie światło, jak mamy u góry. Ale czy w świetle czerwonym, zielonym, niebieskim, diodowym nie były to prawdziwe peruki? Tak, to były prawdziwe peruki. Tylko co innego widzieć? Klaski dla koleżanek. Tak? Czyli widzicie, najróżniejsze kolory, ale zobaczcie, że nie są to kolory podstawowe. Proszę pani, nie to zdobycie tego. Nie to zdobycie. Tylko u nas niestety pomysł jest fajny, ale niestety tylko... Aktorski. No, to znaczy tak. Problem bierze się z tego, że nie są to kolory podstawowe. Żadne z nich nie są kolory podstawowe. I ponieważ źródła diody są źródłami, jak żyletka daje tylko wyłącznie kolor zielony. Jeżeli cokolwiek nie jest ściśle zielone, jest czarne. Te peruki, większość z nich wyglądały jak czarne, różne chyba świetlenie, prawda? Tak, bo nie odpowiadało źródło światła kolorowi, który miał pokazać. Dobrze,
Włączyło się nam to urządzenie w międzyczasie. Za chwilę się włączy. To mamy drugie pytanie. Panie Krzysiu, zapomnij teraz na radkę. Zgasimy światło znowu. Czapka jest do tego, żeby przykrywać. Jakiego koloru jest ta różowa lalka? Dlaczego się śmiejecie? Zapalmy światło. Jakiego koloru jest ta różowa lalka? No pytam się wyraźnie. Zielonego. Nie, zielonego. Według mnie zielonego. Niech pan zasłoni, bo on zaraz sobie zasłoni. Zasłoni pan swoim ciałem tę lampkę. Bo proszę, według mnie jest zielonego koloru. Możemy się nawet opili zupy zobaczyć. Bardzo chyba jeszcze jedna. Są jeszcze. Jeszcze nie, tak nam wydaje. Proszę nie ubierajcie jeszcze tylko kolor. Według mnie ta lampka jest zielona. Nawet opili zupy się założyć. Pewnie go zgaś, a pani Krzysiu pokazać. Pani ma okulary, więc nie widzę. Jeszcze jest to pani. Co nie jeszcze opisał? Jeszcze. Dobrze, Polacę sobie. Jakiego koloru? No, zielonego i niebieskiego. Piękne, prawda? Że jest zielonego koloru lampka i niebieskiego i fioletowego. Przepiękne. Przepiękne. Zapalmy światło. Teraz zazwyczaj uczniowie mówią o wszystkie kolory tęczy, prawda? Tak zazwyczaj mówią. A ja mówię, szczególnie jak są dorośli. Pytam, tak, wszystkie kolory tęczy, a dorośli odpowiadają tak, a dzieci odpowiadają nie. Ja mówię, widzicie? Dzieci jeszcze nie kłamią, a dorośli już są nauczeni, aby oszukiwać. Nie ma tam wszystkich kolorów tęczy, prawda? Chcemy sobie przypomnieć, jak wygląda tęcza. Proszę bardzo. Przypomnijmy sobie, jak wygląda tęcza. Tak wygląda tęcza. Ponieważ dotrwałyście do końca, dostajecie te okulary w prezencie. Proszę, zgaśmy. Są wszystkie kolory tęczy? Są. Jak tęczy, wszystkie kolory. Ale teraz będzie kolejne pytanie. Oto jak wygląda tęcza. Pamiętamy, jak wygląda tęcza? Panie Krzysiu, spróbujmy zrobić tęczę na ekranie, póki ten komputer nie zacznie pracować. Spróbujmy zrobić tęczę na ekranie. Pryzmat. Spróbujemy zrobić tęczę na ekranie. Jest tęcza? Tak wygląda tęcza? Stop. Zdejmij. Tak wygląda tęcza? Zapalmy światło. Tak wygląda tęcza na niebie? Słucham? Kto powiedział o pracy? A ty jesteś z tej klasy? Ja jestem z tej klasy. Ja mam ciekawość, co zobaczyć, tylko na tym wypadzie będziemy zobaczyć. A, skąd jesteś? Ja to nie jest. Pan do pana podróż na wypadzie. Dzisiaj? Tak. No to wypowiedź, bo to będzie na dzisiejszym wypadzie. Słucham? Jestem na tym jednym dniu, bo ja to sobie opisuję. Ale z tego właśnie chcę zobaczyć. No widzicie, z ciekawości. Tak wygląda tęcza? Tak? No to zobaczmy jeszcze. Skąd on by mówi, że na oko? Komputer może za chwilę się zastanowi. Czy tak wygląda tęcza? Rzadko mówi, że na obrót. Zobaczmy, w jakim stanie jest ten komputer. Nie, panie czy mi się nadawał, nie lubi zapytania. Na żywce. Tak! Koleżanka ma rację. Tęcza wygląda na odwrót. Dlaczego? Dlatego, że Newton, który jako pierwszy zapalił światło, Panie Ciebie, pokażę pan, jak pan trzyma ten pryzmat. Tak pan trzyma ten pryzmat. Newton, który robił doświadczenie z pryzmatem, tak go ustawił. Zamiast tak jak zazwyczaj ustawił. Gdybyśmy go ustawili w taki sposób, tak jak pan Krzysiu trzymał przed chwilą, co było na dole? Który kolor był na dole? Czerwony. A w tęczy? W tęczy jest na odwrót. Już teraz
Teraz będziemy mieli tęczę. Pytanie, moje pierwsze pytanie jest, jak wygląda tęcza? Zdejmijmy tę czapkę. Dobrze, światło. Jeszcze sekundę. Dobrze. Jest. O, spektroskopium możecie zobaczyć wszędzie. To jest witraż Wersalu. Ten witraż Wersalu gdzieś tam na suficie rzuca kolorowe cienie. Tamten kolejny obrazek to była wystawa u jubilera w Londynie na za szybą. I też zobaczcie, w świetle białym słonecznym pojawiają się kolory. Czyli pojawia się rozszczepienie światła, powiedzielibyśmy, ale to, co ja chcę powiedzieć, pojawia się widmo, spektrum, przedstawienie tego światła. O, tam u góry jest wycinek z dolnego zdjęcia, powiększony obraz, który pojawia się na suficie Wersalu pod wpływem światła białego. Tu jest spektroskopia, którą możemy zobaczyć, na przykład to są kryształki śniegu, też pojawiają się kolory, tu widać. A to jest nad morzem, morze czerwone, faluje. Zobaczcie, wyraźnie pojawiają się również kolory. Te kolory pojawiają się nam wszędzie. Teraz, żeby pokazać na zewnątrz, jak się pojawi. Tę rzecz można zrobić bardzo prosto. Tu położę płytę. To nie jest płyta CD, tylko samopad. Tak, podnieśmy nieco. I widać płytę? Widać ją? Pojawiły się kolory, czy się nie pojawiły? Pojawiły się? No, troszeczkę, popróbujcie. Trzeba patrzeć pod pewnym kątem, czasem się kolory pojawią. Nie jest to dobry moment, bo powinniśmy mieć niebo, a nie słońce. Mamy światło słońce, natomiast powinniśmy mieć światło nieba. Ale zaraz będzie stosowne doświadczenie. Stosowne doświadczenie nazywa się, dlaczego niebo jest niebieskie. Kolejne pytanie. Kto ma odpowiedź na to pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie? Mamy odpowiedź? Odpowiedź jest bardzo prosta. Panie Krzysiu, zróbmy to doświadczenie. Tu mamy miskę z wodą. Kroplę, zróbmy to doświadczenie. Pan musi świecić, tak? Dobrze. Dlaczego niebo jest niebieskie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kamień zrobi nam niebieskie niebo. Widać, jak się zrobiło niebieskie niebo? Jest niebieskie niebo? Jest? Jest. Dlatego, że pan zrobił zdjęcie, dlatego, że zachodzące słońce jest czerwone. Zobaczcie, że w przechodzącym świetle światło przechodzące jest czerwone. Innymi słowy, ta miska z wodą i z kroplą mleka, która symuluje niebo, daje nam dokładnie podobny rozdział światła, jak daje pryzmat, jak daje siatkę dyfrakcyjną, którą zaraz zobaczymy. Innymi słowy, dokonuje spektroskopii. Przechodzi światło czerwone przez wodę, a jest pochłaniane i rozpraszane na boki światło niebieskie. Co więcej, pan Krzysiu chce wam pokazać, że to światło niebieskie jest spolaryzowane. Panie doktorze, może pan by robił zdjęcia, co? Że to światło jest niebieskie, jest spolaryzowane. Jeszcze raz kamień zaświeci, a wy rozdajcie polaryzatory. Tutaj, na to. Dobrze, jak dużo, żeby nie widać. Dobrze, no to już. Zasuniemy światło dodatkowe. Przygasa? Powoli. Tak? A teraz przygasło? No przygasło. Nie widzicie tego? Przygasło. Tak? Bo światło, które jest rozproszone, jest również światłem spolaryzowanym. Dobrze? Weźmy to doświadczenie. Tu mamy ten tęczę światło. Tu mamy tęczę. Tak kolory w tęczy są ustawione. Może zrobić światło. Tak kolory są ustawione w tęczy. Czy nie można ustawić. Nie. Albo tak, albo tak. Tak są ustawione w tęczy, czy tak są ustawione w tęczy. No to mamy prawdziwą tęczę. To zgaśmy światło.
światło. Tu mamy prawdziwą tęczę i tam wyglądają kolory. Na dole jest kolor niebieski, fioletowy, a u góry jest kolor czerwony. Gdyby Newton inaczej ustawił pryzmat, tak on ustawił, ale gdyby ustawił tak, to miałby właściwe kolory jak w tęczy. Ustawił go tak, ustawiły mu się kolory nowe. I on nazwał to, co jest poza czerwienią, nazwał pod czerwienią, powiedział to na dole. A to, co jest nad niebieskim, nad fioletowym, nazwał nad fioletem. I od tego czasu mamy pod czerwień, a nie nad czerwień, i nad fiolet, a nie pod fiolet. Czy można zobaczyć światło pod czerwone? Macie komórki? Czy wy macie komórki ze sobą? Wszyscy mają komórki, wyjąć komórki, włączyć komórki, proszę. Wszyscy włączyć komórki, nie przychodzić nieprzygotowani na zajęcia. Komórki na zajęcia trzeba zawsze mieć, a już coś się z internetu ściągnie. Ja wam pokażę w międzyczasie, co mi się tu dzieje. Mam położony kawałek papieru, który jest czuły na nadfiolet. Mimo że nie mam tu prawie nadfioletu, zobaczcie, że ten papier świeci. Tam, gdzie był przykryty przez płytę, nie świeci. Zaraz to świecenie nam zniknie. Co więcej, świecą również klawisze tego pilota do rzutnika. I co więcej, świeci mi również taki księżyc zabawkowy, który tu leży i wyłapuje trochę nadfioletu. Te klawisze, ta płytka i ten księżyc są czułe na fiolet. Włączone komórki? Tak? Wszyscy mają już włączone zdjęcia. Zdjęcia będziemy robić. Gotowi do robienia zdjęć? Gotowi? Dobrze. Instrument pilota, wysyłając wiadomość, naciskając na klawisz, wysyłam wiadomość do rzutnika i rzutnik reaguje. Ale jest to światło, na razie już połóżmy na komórkę. Ja zapalę wam pilota i będziecie patrzeć, czy widzicie. Nie, komórko, okiem najpierw. Widać? Widać? Nie widać. No to włączcie komórki i teraz świecę komórką. Świecę na wasze komórki. Widać? Pojawia się coś? O! Układ półprzewodnikowy widzi światło podczerwone, nasze oko nie. Koleżanka wie, że żmija również ma specjalny czujnik podczerwiony, prawda? Dobrze, zapalmy światło. Jakiego koloru są koraliki? Jakiego koloru są koraliki? To dobrze, to położymy je na chwilę na świetle słonecznym, który będzie trochę nad fioletu. Położymy je na chwilę na świetle słonecznym i zaraz zobaczymy, jak wygląda. A my wracamy do tęczy. Zgaśmy światło. Wracamy do tęczy. Teraz sobie tam leżą. Bo tak wygląda tęcza, ale czy naprawdę tak wygląda tęcza? O, tęcza jest podwójna. Tęcza, jak się dokładnie przyjrzymy, mamy dobre warunki, to na tą pierwszą dolną z odwróconymi kolorami, z czerwienią u góry, mamy u góry wyżej z właściwymi kolorami, z czerwonym na dole, z niebieskim u góry. To jest tak zwana wtórna tęcza. Znajdziecie na stronach, które są podane. Najdziwniejsze jest to, że między jedną tęczą a drugą tęczą jest taki ciemny pas. Stamtąd światło jest wycinane i wysyłane do nas w jednym kierunku, właśnie w kierunku tęczy. Ale czy tak naprawdę wygląda tęcza? Zauważcie, że to jest ta pierwotna, oprócz kolorów czerwony, pomarańczowy i tak dalej, aż do fioletu. Tu niżej, jeszcze raz jakby się pojawił zielony kolor. Widać? Jeszcze raz jakby się pojawił zielony kolor. On tam rzeczywiście jest. Ale to zjawisko nie wynika ze zwykłego rozszczepienia światła, tak jak w pryzmacie, jak za pomocą doświadczenia, które oglądaliśmy, jak na rogu akwarium, gdzieś pojawi się na pewno tęcza w którymś miejscu. Ale bierze się z tego, że światło jest falą i nakłada się na siebie jedno z drugą falą. Z falą jest to zjawisko, które nazywamy interferencją. Innymi słowy, krople wody
na niebie, robią nam spektroskopię, rozszczepiają światło, a za pomocą tych pasów fioletowo-kolorowych możemy zmierzyć, jakiej wielkości są krople deszczu. Dlaczego niebo jest niebieskie, już powiedzieliśmy. Dlatego, że zachodzące słońce jest czerwone. Innymi słowy, powietrze, atmosfera dokonuje spektroskopii, dzieli nam światło na różne kolory. Czy tylko takie światło przez akwarium? Nie. To są zdjęcia pani Carmen, nie pamiętam nazwiska, z São Paulo. Zdjęcie zatoki w São Paulo robione w różnych warunkach. Na tym zdjęciu mamy żółte zachodzące słońce, a takie górą fioletowe chmury. Na zdjęciu tej samej zatoki innego dnia mamy pomarańczowe zachodzące słońce, a niebieskie chmury u góry. Tak, na tym zdjęciu mamy krwisto-czerwone, jasno-niebieskie chmury u góry. Innymi słowy, wszystkie te trzy zdjęcia pokazują rozszczepienie światła na, nazwalibyśmy to, komplementarne kolory. Żółty i fioletowy. Czerwony i niebieski i taki purpurowy, jasno-niebieski, ale czy tylko? To zdjęcie było robione w Grecji, na zachód słońca, a to było zdjęcie robione w Berlinie po burzy w czerwcu. Zupełnie inne kolory nieba. Dlaczego? Bo tu w atmosferze przypuszczalnie jest coś innego, kryształki lodów i kolor nieba i chmur robi się zupełnie inny. Chmury dokonują nam spektroskopii. A tutaj tu spektroskopii dokonuje nam rzeka Wisła. Podstówka z Torunia, która o dziwo, koledzy widzieli ją wszędzie, nikt nie zauważył tu jednej ciekawej rzeczy, że odbijające się światła w rzece są dokładnie takie same, jeżeli jest to żółte światło lampy ulicznej, ale jeżeli odbija się sztuczny ogień, to ten kolor jest zupełnie inny. I kolor odbijający się jest czerwony, mimo że sztuczny ogień wydaje się fioletowy. Dlaczego? Bo ten kolor u góry jest złożeniem dwóch, niebieskiego i czerwonego. Otóż niebieski wnika do wody i w niej zostaje uwięziony, a czerwony się odbija. Innymi słowy, tafla Wisły dokonała nam spektroskopii tego wyładowania elektrycznego u góry. Ogólnie percepcja kolorów, dwa zdjęcia z Muzeum w Orsay, jedno z fleszem, drugie bez fleszem, zupełnie inne kolory. Ale to zrobiła maszyna, aparat fotograficzny. Natomiast tu artysta narysował wjeżdżający pociąg i dym z tego pociągu jest zupełnie niebieski. Tu narysował, podane są obrazy, tu narysował chmury, które są zielone. Niebo jest czerwone, chmury są zielone. Tu rysunki Moneta, ogródka tego samego mostka, który zbudował w swoim ogródku. Raz ten mostek jest niebieski, raz jest czerwony, raz jest zielony, jasno-niebieski. To są dwa więcej zdjęć. Tu jest Moneta. Słynna katedra Rouen. Słynna katedra Rouen, malowana przez niego o różnych porach roku i o różnych porach dnia. Południe, przypuszczalnie o samym poranku, o innej porze roku, ta sama katedra. Ta sama katedra. Czy ona rzeczywiście tak różnie wygląda? Tak, ona tak różnie wygląda. Tylko myśmy się nauczyli naszym okiem oszukiwać kolory i nie dostrzegać tego, co widzieli ci bezwładni impresjoniści. Czyli nawet w tak prostym problemie jak kolory mamy całe bogactwo różnych tematyk. To jest ta katedra w różnych, katedra w szatach. W różnych ujęciach znajdziecie to na tej mojej stronie. W międzyczasie chyba pani Krzysiu możemy już wyjąć koraliki. Możemy wyjąć koraliki, które leżały na słońcu na fiolecie. Zobaczymy, jak wyglądają. Pokażemy młodzieży. Proszę pokazać. Na słońcu nie leżały. Nie leżały na słońcu? No to pomyślmy jeszcze chwilę. Człowiek w słońcu może było zasłonięte. W międzyczasie dam inny rekwizyt. Filtry.
których mamy kolory, kolory, które nazywamy kolorami podstawowymi. Mamy kilka filtrów. Jeszcze nie. Dopóki nie wiemy, co chcemy zrobić, to jest zasada, która odróżnia naukowca z powołaniem od naukowca przypadkowego. Jest dużo naukowców przypadkowych, którzy mierzą coś, co się zmierzyło. Naukowiec najpierw musi postawić pytanie, co chcemy zobaczyć. Mamy trzy kolory, widać. Zielony, czerwony, niebieski. To są kolory, które używa ekran telewizyjny do syntetyzowania wszystkich kolorów na ekranie. Innymi słowy, jeżeli poświecimy światłem czerwonym, niebieskim i zielonym, teraz możemy powtórzyć to doświadczenie. Poświecimy razem trzema lampami. Dajmy kawałek białej kartki, panie Krzysztof. Przysłonię ścianę. Poświetlimy trzema lampami w jedno miejsce, zgaśmy światło. Tak? Tak zostanie, żeby one widziały. Tak. Świecę, tu niebieski w tej chwili mamy. Jeżeli do niebieskiego dodam zielony, to robi się taki jasno niebieski. Teraz dodam do tego jeszcze czerwony. Gdyby mi się udało złożyć wszystkie kolory na raz. Teraz wychodzi żółty w środku. A teraz zobaczcie, udało mi się zogniskować wszystkie trzy kolory w jednym miejscu i w środku mam biały. Świecąc trzema kolorami podstawowymi mogę uzyskać różne kolory. Biały, usunę niebieski, zielony, a nawet żółty. Zobaczcie, pojawia się żółty. Usunę zielony, ten kolor zwany magenta. Mogę uzyskać wszystkie kolory. To się nazywa synteza koloru przez dodawanie. Takiej syntezy koloru dokonuje telewizor, zapalając trzy różne lampki. Dobrze. Ale mamy tu jeszcze inne filtry. W druku kolorów tak się nie syntetyzuje. Syntetyzuje się kolory w inny sposób. Syntetyzuje się z tych trzech. W druku następuje odejmowanie kolorów przechodzących do kartki. Jeżeli złożę teraz dwa, jeżeli złożę wszystkie trzy, mam czarny, bo nie przychodzi żadny. Jeżeli tu złożę wszystkie trzy, to też będzie czarny, bo nie przyjdzie żaden. Ale jeżeli z tych złożę na przykład czerwony z tyłu, magenta z tyłu, to najpierw muszę pomyśleć, czym jest jeden, czym jest drugi. Ten był zielony plus niebieski, prawda? A ten jest niebieski plus czerwony. Co mają wspólnego? Ten z tym? Co mają wspólnego? Niebieski. Jest kolor niebieski. Jest kolor niebieski. Popróbujcie z tymi kolorami. Kolory już są gotowe, to zobaczmy, jak wyglądają. Kolory. Każdy inaczej, prawda? Dobrze, to wracamy do naszej spektroskopii. I zapalimy drugą żarówkę. Zapalimy tę żarówkę energooszczędną. Macie okulary, przez które można patrzeć. Każdy światło, patrzymy, co widać. Są wszystkie kolory tęczy? Nie ma. Otóż żarówka tak zwana energooszczędna oszczędza nie tylko na prądzie niby, dużo nie oszczędza, ale oszczędza również na kolory. Innymi słowy, jeżeli każą nam się uczyć przy tym świetle pracować, a nie daj Boże próbować sukienkiem stoczyć, ten sukienkiem, którą kupicie, będzie na pewno nie ten kolor, który oczekiwałyście. Absolutnie nie. Bo w tym świetle nie ma wszystkich długości fal, nie ma wszystkich kolorów. Podobna zabawa jak z peruką. To światło oszukuje na kolorach, a teraz zapalmy światło u góry, popatrzymy na żarówki u góry. No, to światło u góry. Teraz trochę za dużo, zrobimy tak. Trzymajcie okulary, a ja błysnę, zanim zapalą się wszystkie żarówki, zobaczycie pojedyncze lampy.
Było widać? Było widać, że brakuje również w tym świetle kolorów. Innymi słowy, w bibliotekach używane te światła nagminnie powodują zmęczenie oczy, bo brakuje wieczystych kolorów. Dobrze, jakie są kolory w tej żarówce? Pokazuję profesjonalny spektrometr. Pokazuję, że tu są określone linie. I to głównie linia rtęci. W tej energooszczędnej, ekologicznej żarówce to jest głównie rtęć, która jest trująca i radotwórcza, czyli w celu zdrowa. A to są zdjęcia zrobione za pomocą zwykłej płyty celi. Zdjęcie żarówki energooszczędnej. Widać, że brakuje kolorów. A to jest zdjęcie wschodzącego słońca. Nie ma wszystkich kolorów we wschodzącym słońcu. Jest strasznie dużo czerwonego. Jest inny kolor wschodzącego słońca i widzimy to nawet za pomocą zwykłej płyty celi. No dobrze, to co widzieliście przed chwilą, to jest lampa neonowa. Ten gaz, który świeci w środku, to jest neon, bo tu mamy inne gazy, najpierw zapalimy gaz zwany helem. Okulary są, a może najpierw bez okularów spróbujemy zobaczyć, jakiego koloru jest ta sygnał. Jakiego koloru jest bez okularów, zdjęte okulary? Tak. Jakiego koloru jest? Jakiego koloru to było? Znowu różowy jakiś taki blady, prawda? Żółtawy. A ta? Podobna. Tak? Gotowi? No to okulary. Proszę. Co widać? No coś was zaskoczyło, bo cisza jest jakaś. Ja nie mam okularów. Ciemność widać. Co tam widać? Co widzicie? Wyraźnie brakuje linii, ale ja chcę zwrócić wam uwagę na inną rzecz, że o dziwo jest tam mnóstwo linii. Biorąc pod uwagę, że helium jest gazem, atomem, który ma tylko dwa elektrony, moglibyśmy się spodziewać dwóch linii. A widzimy, i to w zakresie widzialnym, całe mnóstwo tych linii. Jeszcze raz popatrzcie na helium, jest tam całe mnóstwo linii. Bo w wodorze, który ma jeden elektron tych linii, to już jest część w ogóle fizyki takiej naturalnej. W wodorze, ile jest tych linii? Widać? Ile widzicie? Zależy to od własności oka każdego. Ile widać linii? Nie, nic nie słyszę. Ile? Widać coś? Widać jakieś kolory? Widać. Jakie? Zielony. To zielony nie ma prawa tam dać. Po prostu panie Krzysiu przysłonił tutaj, żeby mi nie przeszkadzało. Tak, przysłonił to. Przysłonił to. Tego zielonego nie ma prawa tam być, ale jest, rzeczywiście jest. No ale... Czerwony i niebieski jest bardzo wyraźny. Czerwony i niebieski jest, właśnie. Czerwony i niebieski, a ta zielona to rzeczywiście się nam jakoś... Zabrudzony może z czymś. Jakoś tam się przypamiętała. Czy jest jeszcze za niebieskim jakaś? Coś za niebieskim widać? No dobrze. Znaczy niedobrze, bo powinno być tych ludzi mniej. Zapalnie światło. Powinna być linia czerwona. Później powinna być ta linia, nazwijmy ją seledynowa, bo nie jest to taka niebieska, ale nazwijmy ją niebieska. I później powinny być jeszcze blisko siebie położone dwie fioletowe i koniec. Na tym się kończą nasze możliwości optyczne naszego oka. Innymi słowy, pani z wykładu już wie, że widzimy w zakresie długości fal od 760 jakichś jednostek nanometrów do 380. Nie widzimy ani nadfioletu, które widzą pszczoły na przykład, ani podczerwieni, które widzą na przykład żmije. Pszczoły widzą w nadfiolecie. To, co dla nas jest białym kwiatem, wiśni, śliwy, jabłka, to pani już wie, że dla pszczoły jest brąz, na przykład niebieskie, zielone cętki,
albo w paski, albo w kropki. I one rozróżniają. Dla nas jest to wszystko białe, bo odciąga się to na natwiony. My tego nie widzimy. Dobrze. W lampie wodorowej powinniśmy mieć cztery linie w zakresie widzialnym i koniec, reszta na fiolecie. Ale widzimy też całe mnóstwo takiego rozmytego pasma. Dobrze? No to wyłączam wodór. Wyłączam wodór. Jaki problem z wodorem jest? Z wodorem problem jest następujący. O ile hel i neon, które widziałyście przedtem, są atomami, to wodór chemicy zazwyczaj zapisują w postaci takiej, H2. Że jest to niby cząsteczka, oni tak to zapisują i każą nam to wierzyć. Mamy azot. Azot też oni zapisują jako N2 i też nam każą to wierzyć. Zgaśmy, już nie obierać okulary, najpierw ocenimy okiem gołym, jaki to kolor. Znowu jakiś taki sinoblady, prawda? A teraz patrzymy przez okulary. Co widać? Co widać? Pożyczyć mi okulary. No widać to co było widać w wodorze i to co widać było w wodorze jako zakłócenie właściwego widma. Tu się nagle pojawia wszędzie. Każda z linii jest paską, prawda? Każda z linii jest paskiem. Tak. Zgadza się. Każda z linii jest paskiem. No i tu dochodzimy do czegoś, co się nazywa, przeskoczymy kawałek, którą wymyślił za założyciel tego naszego instytutu. Otóż uświadomił on sobie, że oprócz poziomów takich ściśle określonych linii, atomów w cząsteczkach, są bliżej położone linie wynikające z czego? Wynikające z tego, że cząsteczka to są dwa atomy i one mogą się poruszać, one mogą drgać. Każde drganie, małe lub większe, są skwantowane i każde z tych drgań wprowadza dodatkowe poziomy energetyczne. Czyli i w wodorze, i w azocie powinniśmy widzieć rozmyte linie. Powinniśmy widzieć, wydaje nam się przez te okulary, rozmyte linie, natomiast jest całe mnóstwo bardzo blisko siebie położonych linii. Popatrzcie jeszcze raz na azot. Całe mnóstwo blisko położonych siebie linii. Podobnie w wodorze. Jest azot obejrzany? Tak. Tak, wyłączę. Patrzymy na wodór. Oprócz tych ściśle określonych linii atomowych jest całe mnóstwo linii rozmytych cząsteczkowych, wynikających z tego, że i wodór, i azot jest cząsteczką. Uwaga! To, co wydawało nam się śmieciem, zakłóceniem, nie tak jak trzeba, odkryliśmy coś nowego. Zobaczyliśmy gołym okiem, że i azot, i wodór są cząsteczkami. Są cząsteczkami. Diagram Jabłońskiego, o którym tutaj można by dużo mówić, wyjaśnia właśnie, dlaczego niektóre substancje, jak ta, świecą niedługo, długo po wygaśnięciu światła, albo ta świeci niedługo po wygaśnięciu światła, a tu mam substancje, które reagują na ciepło, zapadne kamień, które zmienią kolor pod wpływem światła, dokonam jakiejś zmiany w strukturze chemicznej, czyli tej cząsteczki. Dokonam zmiany i jest. Odcisk kropki. Jest. Zareagowała na temperaturę, przestawiły się własności cząsteczki i zmienił się kolor tej cząsteczki. Dobrze. No dobrze, ale mam tu dużo jeszcze mnóstwo eksponatów i chcę wam jeszcze parę z nich pokazać. Otóż w artykule, o którym piszemy, dzielimy świat, sposoby wytwarzania kolorów na dwa rodzaje, na fizyczne i na chemiczne. Już nawet tutaj mamy określoną substancję i określone poziomy energetyczne, określone konfiguracje i one świecą w określonych kolorach. Bardzo trudno pokazać kolory wynikające tylko ze zjawisk fizycznych. Na przykład rozszczepienie światła, tak pojawiły się kolory. Pojawiają się kolory w minerałach, bezbarwny kwarc, tlenek krzemu, bezbarwny kwarc. Jeżeli domieszam kwarc małą ilością atomów żelaza, pojedynczymi atomami, żelazo jaki ma kolor, rdza, zazwyczaj rdzawy, ale jeżeli umieszczę te
te atomy w sieci krystalicznej kwarcu pojawia się ametyst fioletowy. Jeżeli umieszczam atomy miedzi w tlenku, węglanie wapna, pojawią się niebieskie kolory, taki malachy. Mimo, że miedź zazwyczaj daje w płomieniu kolor zielony. A teraz mam rzecz biologiczną, którą wam pokażę. Motyl brazylijski. Motyl brazylijski. Co w nim świeci? Co daje ten niebieski kolor? Nic. To są ułożone nacięcia na skrzydle tego motyla. Struktura tego skrzydła jest zbudowana ze ściśle ustalonych komórek równo od siebie odległych. Daje ten niebieski, piękny kolor. To jest samiec. Samica ma takie same nacięcia, tylko nieregularnie rozłożone. Jest szary. Dobrze, to były kolory, sposoby fizyczne powstawania kolorów. Ale są jeszcze sposoby chemiczne. Tak, jeszcze wam tę rzecz pokażę. Zgaśnę światło. Jakiego koloru jest, jakiego koloru będzie piłka? Koledzy, musicie zobaczyć, że za krylem przechodząc, tak? Jakiego koloru jest piłka? Znowu jakiegoś niejakiego, prawda? Zasłońmy żółty. Znowu jakiegoś niejakiego, prawda? Czy gotowe? Jakiego koloru jest piłka? Zależy, w którym momencie. Prawda? Są w środku trzy lampki, które zapalają się na zmianę. Czerwona, zielona, niebieska. Daje w sumie kolor prawie, że biały, taki silno. A teraz zróbmy inne doświadczenie. Przesuńcie szybko głową, patrząc na ten lampkę. Szybko głową. Trzymając oczy w jednym miejscu. Albo poruszcie oczyma. Widać, że pojawiają się kolory? O właśnie. Wasze oko, poruszające się oko, dokonało spektroskopii. Podziałam na poszczególne kolory. Dobrze, światło. Dobrze, teraz przejdziemy do czystej chemii, bo jeszcze mam cały kawał wykładu, który dotyczy chemii. Pan doktor, niech moja małżonka kupiła na rynku kapustę dzisiaj. Szokowała tej kapusty. Bo jak pytamy chemików, co to jest, w jaki sposób stwierdzić, czy coś jest kwasem, czy zasadą, to oni mówią, że trzeba użyć papierka lakmusowego. Co to jest papierek lakmusowy? Papierek lakmusowy jest to wskaźnik. Jaki wskaźnik? Czy coś jest kwasem, czy coś jest zasadą? Nie bardzo rozumiem. Bo tak, jak pytam, co mamy użyć, oni mówią papierka, do czego służy papierek, do tego służy. Czyli nic mi nie wyjaśnili. Więc zapytałem kolegów chemików i biologów, co to jest lakmus. Lakmus okazuje się, to jest taka jakaś gąbka, która w Morzu Śródziemnym żyje, ale zamiast lakmusa można użyć porostu, który rośnie na murach, takiego żółtawego porostu, albo czegokolwiek, pelargonii rozgniecionych, albo na przykład rozgniecionej czerwonej kapusty. To jest czerwona kapusta. Została rozgnieciona, moja żona rozgniotła, pan doktor zrobił sok. I mamy tutaj, mamy coś do odpuszczania i mamy coś do odkamieniania z łazienki. Z łazienki wziąłem. To było kupione w Lidlu, nazywa się W5. To jest kupione za granicą, ale w Polsce też byśmy coś takiego dostali. To jest zasada, a to jest kwas. Zasada. Zielony. Kwas. Czerwony. Zwykła kapusta. Zwykła kapusta i zwykłe odczynniki, te, które macie w domu. Które koniec końców, jak się pracuje bez rękawicy, żerą ręce, bo to są ostre kwasy i ostre zasady. Spektroskopia. Dlaczego tak? No bo w skomplikowanej cząsteczce chemicznej, w drugiej części artykułu znajdziecie, w skomplikowanej cząsteczce chemicznej coś się tam zrobiło. Jakiś ogonek się odkleił, atom tlenu, który był dodatnio naładowany w środowisku kwasowym, w środowisku zasadowym, podłącza ładunek ujemny, tak?
w środowisku obojętnym ma grupę. Aha, coś się tam zmienia w tej strukturze, pojawiają się poziomy energetyczne takie, że dają albo żółtawy, albo niebieski. Innymi słowy, skąd się biorą kolory w chemii? No, bo w fizyce zmieniają się jakieś poziomy energetyczne. Chemicy muszą to się zastanowić. No i teraz takie pytanie o chlorofil. Chlorofil wiemy jaki jest zielony, tak? Są zielone wszystkie liście, jaki jest chlorofil, ale tak na dobrą sprawę chlorofil taki nie jest. Chlorofil jest fioletowo-czerwony. Chlorofil jest fioletowo-czerwony. Patrząc na widmo absorpcji, gdzie chlorofil absorbuje kolor fioletowy i absorbuje kolor czerwony. Moja żona z bardzo się zdenerwowała, jak odkryła, że wziąłem jej ten wykład, jej wywar, to jest wywar z bazyliki, zrobiła świeżą bazylikę, przygotowała świeżą bazylikę i zalała ją w oleju z oliwek. Się bardzo zdenerwowała, że jej to wziąłem, zielony laser jestem, zielony laser. To powinno być zielone, zgasiła światło. Świetnie, czyli zielone. Nie jest zielone. To powinno być zielone. Zobaczcie, jakie to kolory. Czerwone. Zapalił się. Tam w środku jest chlorofil. Widmo, spektrum, pokazuje nam, co chlorofil robi. Chlorofil wyłapuje różne kolory, odsyła kolor czerwony. Otóż absorbuje zielony, odsyła czerwony. Piękny wywar z chlorofilu udało się zrobić. Co więcej, mam tutaj laser fioletowy. Świecę widmem fioletowym. Też czerwony. To chlorofil świeci w środku. Ma taką strukturę, że odświetla nam światło fioletowe. Dobrze, teraz rzeczy zakazane, tak? Nie patrzeć na etykiety, bo nie wolno te reklamy robić. Tak. Przezroczyste. Świecimy zielonym. Przezroczyste. Idealnie przezroczyste. Jest to substancja zakazana, która nie absorbuje. Po świecie fioletowym. Absorbuje i odświetla mi kolor taki blady niebieski. Dobrze, to trzymajcie. Jedno w domu 18 lat. Ma ktoś 18 lat? Ja. Proszę powąchać. Tutaj co to jest? No, na pewno coś zapachu. No właśnie, na pewno coś zapachorizowanego. Tutaj mamy nalepkę. Trzymajcie, bo to jest cenne. Mamy nalepkę. Uświęciłem się. A duża psy się bardzo dzieli, dlaczego długo kupuje tę butelkę. Zobaczcie, też odświeca. Ta substancja też zawiera, to jest barwnik, który zawiera ta substancja. Nie wiem jaki. Zielony, zobaczcie, zielony też absorbuje. Ta substancja absorbuje zielony. Natomiast ta substancja tutaj, znaczy główny rozpuszczalnik jest taki sam. Jak pani profesor powiedziała, C2H5H. Natomiast tu jest rozpuszczone coś, co absorbuje fioletowe, nie absorbuje zielonego, a tutaj dodatkowo jest coś, co absorbuje zielone i odświetla na czerwono. Może właśnie chlorofil, albo może inny barwnik ze skoszonej trawy, kumaryn, bo to jest przepuszczalnie przez trawę. Dobrze, zapalmy światło. Panu, bardzo się dzieje, dlaczego ja pół godziny wybieram przezroczyste. Nie mogą być wszystkie przezroczyste, ale sobie sprawdzałem, które w jaki sposób odświetla. Dobrze. Żeby skończyć o tej spektroskopii, jeszcze wam zajmiem 10 minut, bo to było tylko ciągle o kolorach. Natomiast spektroskopia jest dużo, dużo bogatsza. I poproszę znowu kogoś na chodnika. Ciebie poproszę, chodź. Tu mam zagadkową substancję. Poświęcisz się, będziesz musiała zamknąć oczy niestety, tak? Tutaj zamknąć oczy, tak? Nie masz kataru? Nie, proszę mi otwierać oczy, tak? Cisza. Zidentyfikujesz nam nieznaną substancję. Wy widzicie, jaka to substancja? Powinna być zidentyfikowana.
Brawo! Oklaski! Oklaski, truskawki! Ja bym na to podał. Jak byś to poznał? Otóż to, składające się z wielu różnych organicznych cząsteczek, to jest właśnie zapach truskawek. Jest tu alkohol metylowy, jest tu alkohol etylowy, są różne aldehydy i są różne skomplikowane cząsteczki. Uzyskane za pomocą bardzo innowacyjnej spektroskopii, która nazywa się spektroskopią transferu protonu. Żeby zjonizować cząsteczki, nie strzelamy elektronami, ale podłączamy do zjonizowanej wody i zostaje przekazany proton. W ten sposób możemy identyfikować różnego rodzaju skomplikowane cząsteczki. Tak, rzeczywiście to był zapach truskawek. Ale teraz pytanie inne, też kobiece. W jaki sposób przyrządza się sałatę? I ktoś jeszcze dzisiaj nie przedstawił, albo mówił, jak przyrządza mama sałatę, albo ty. Jak mama przyrządza sałatę? Sałatę, zielone liście takie, na obrazie tutaj podobnie. W jaki sposób? Kto ma pomysł? Masz pomysł? Ma pani pomysł? Pani tak, jak żeby pani na podwiersła? Jak? Podrzeć na kawałki oliwą, skropić. Ma ktoś inny pomysł? No dziewczyny, jak ty przyjmiesz sałatę? Umyć, tak? I? Jakie? I? Śmietany, olej. Jest, Amerykanie mają, nazywa się specjalny dressing, wlewają takiego sosu, Francuzi doprawiają majonezem, sałatę. Jednym słowem, sałata ma być dietetyczna. Pani profesor dolewa tłustej oliwy, ty dolewasz tłustej śmietany. Amerykanie dolewają tłustego majonezu, Francuzi. Każdy dolewa tłuszczu. To ma być dietetyczne danie. Co więcej, pani profesor powiedziała dokładnie, że, a nie ty nie może. Dlaczego? Otóż okazuje się, że jeżeli łamiemy sałatę, jest to żywy organizm, ona ciągle żyje, to ona reaguje po porwaniu, po łamaniu jej, zaczyna wypuszczać jakieś substancje o masie zawierającej 81 mniej więcej atomów wodoru i natychmiast pojawiają się te substancje i te substancje są wyjątkowo gorzkie. Dodanie oliwy, w tym momencie została dodana oliwa, powoduje, że te substancje znikają z sałaty. Czyli po pierwsze nie wolno ciąć nożem, bo nóż metal katalitycznie wzmacnia wytwarzanie tych gorzkich substancji. Trzeba ją koniecznie porwać. Po drugie trzeba dodać koniecznie jakiegoś tłuszczu, bo dodanie tłuszczu powoduje neutralizację tego gorzkiego smaku. No właśnie, nauczylibyśmy się przyrządzać sałatę. A teraz mamy doświadczenie z kawą. Doświadczamy z kawą. Pamiętacie bajkę taką z 1001 nocy, że ktoś tam słuchał brzęku monet i prosił, wąchał zapachy i prosił za to, żeby został zapłacony. Więc ja nie przyniosłem kawy, tylko przyniosłem wam zapachy. Przyniosłem wam zapachy różne mary, znowu nie patrzę, to otwierać. Po kolei, wąchajcie tę kawę. Proszę, podkurajcie sobie, wąchajcie kawę jedno po drugiej, zastanawiając się, czy potrafimy zidentyfikować różne, ale jedno po drugiej, tak żeby porównywać te różne barwy. Tak jedno powąchać, zaraz następną, żeby porównać te marki, tak, jak już szybciej rozpakowuj następne, tak, Różnią się te zapachy? Pani profesor jest bardzo ciekawa. Jak? Są różne zapachy? Są? No i znowu okazałyście się wspaniałym spektrometrem. Znowu okazałyście się wspaniałym spektrometrem. Bo kawa, która pochodzi z jakiejś afrykańskiej plantacji, różni się od kawy, która pochodzi z jakiejś arabskiej plantacji. Co więcej, zwykła kawa różni się widmem od tej tak zwanej zielonej, czy gdzieś tam można kupić jakieś, to się nazywa
handel wspomagający trzecie kraje, można kupić taką kawę, ona się inaczej, ona się różni i zapachem, w tym przypadku mówimy o zapachu. Innymi słowy, kelner pyta w restauracji, jaką panu podać kawę, czy pan chce mieć takie widmo kawy, czy chce takie widmo kawy. I to nie są żarty, bo na przykład jedna z nich zawiera tiazole, drugie fragmenty terpenu, metylpirazyny. To wszystko tak ten zapach kawy zawiera, a to był tylko początek tabeli, która rozciągała się jeszcze dużo, dużo niżej na całej stronie. Tyle różnych substancji można zidentyfikować, można je pogrupować, a tak zwane arabika różnie się zasadniczo. No i jest napisane, która skąd pochodzi, nie są podane marki, żeby nie obrażać nikogo. No i jeszcze ostatnie pytanie. Na trzecim macie kwiaciarnię, wychodzą zajęcie do kwiaciarni, obejście orchideę i zapytajcie sprzedawcy, czy orchidee pachną. Wydaje się, że orchidee nie pachną, ale orchidee pachną, tylko że pachną gazem, który jest bezwodny, pachną etylenem. Otóż orchidea reaguje i wysyła jedna, drugie wysyła wiadomości za pomocą emisji etylenu. W taki sposób wysyłam, nie chcę być posądzony tutaj o jakoś rasizm, ale kiedy kwitnie, to wysyła sygnał etylenu. W pewnym momencie sztucznie ktoś tam ją zatruje. Wtedy dostaje nagłej emisji etylenu wiadomość, już nie masz co pszczoło przylatywać, bo mój kwiat już jest zatruty. Wielkości, jakie badamy, są strasznie niskie, to są dziesiątki części na milion, to są mniej więcej takie ilości, jakie wy nosem potraficie wywąchać, czym się różni jedna kawa od drugiej, ale potrafimy to zrobić za pomocą spektroskopii i robią to fizycy. Robią to fizycy, moi koledzy we Włoszech, ale robią te rzeczy standardowo, czyli powinno się nazywać orchidea, czyli bogini ogrodu i nie pani, to jeszcze, że tak powiem, była kwitnąca i powinno się nazywać panno. Jeszcze trochę zdjęć orchidei z ogrodu botanicznego w Berlinie. Innymi słowy, to są badania, którymi zajmują się nasi koledzy, ale jeszcze na koniec zostawiam jabłka. Kto lubi jabłka? Pani, ty, pytasz. Panie Krzysiu, czyli pan mamy tutaj, proszę, patrzcie, umiecie każdy swoje jabłko, cztery jabłka tam mamy. Tak, to chce, pani, proszę. Nie wiem, czy starczy na wykład na 16. Chodźcie, umyjcie sobie jabłka. Umyjcie sobie jabłka i dokonamy ostatniej spektroskopii na dzisiaj. Tak, wszyscy? Dokonamy ostatniej spektroskopii na dzisiaj, tak? Chodźcie tutaj. Co mówię, to proszę? Aha, chusteczki są. Nie. Są. Proszę, tamcia. Dobrze, jesteście? Tamcie tutaj. Tu mamy urządzenie, które wyłapuje głos. Chodźcie tutaj. Tu mamy urządzenie, które wyłapuje głos. Widać? Mogę dokonać analizy widma. Cisnę tęczę. Pojawiają się ściśle określone piki. Ściśle określone barwy tego głosu się pojawiają. Ściśle określone barwy tego głosu. I teraz, koleżanki, więc trzeba będzie szeroko szczękę rozdzielić. I każda z was to będzie absolutnie pierwszy tego rodzaju pomiar w Polsce, o ile w ogóle nie na świecie. Trzeba będzie chciać. Jasne? Uwaga. Ale przed mikrofonem. Uwaga, szeroko. Uwaga, śmiało. Pierwsza próbka. Widziałeś się, prawda? Teraz ty. Trochę słabiej, teraz ty. Pan Krzysiu filmuje. Jeszcze raz taki kurs. Dobrze, ty. To pomyśl na razie, a ty cisza.
Najlepiej chyba wyszło tutaj, jeszcze raz spróbuj. Moment, dobrze. Otóż. O, to było to klasne. Słuchajcie, okazuje się, że jabłka różnią się nie tylko. Dziękuję wam bardzo, paski dla koleżanek. Wspólne zdjęcie. Otóż jabłka różnią się nie tylko kolorem, nie tylko smakiem, ilością cukru, ale różnią się również sposobem, w których te jabłka się chrupią. I to też możemy zmierzyć innymi słowy, spektroskopia odpowiada również na pytanie, jak chrupią jabłka. Kto nie dostał jabłek, są dla nas nagrody truskawki. Dziękuję wam bardzo i zapraszam do studia na Instytucie. Dziękuję.